Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Kurczę, rzuciłem okiem na poprzednie nagranie, coś tam się z audio grubo skopało, 10 sekund po czasie, nie wiem niby dlaczego. Ej, wygląda bardzo podobnie, tylko masz lepszą zdecydowanie tarczę ode mnie. Wygląda jakby miała mech na sobie. To wcale nie czyni jej lepszą, ale kurde, w sumie nie wiem. Ale dobra, mam nadzieję, że jakoś ten poprzedni odcinek uda mi się dobrze poskładać. W każdym bądź razie, no nie chcę jeszcze raz biegać i wam pokazywać, co już zrobiłem, przeprowadzać retrospekcji. No, muszę po prostu liczyć, że moje umiejętności edytorskie dadzą sobie z tym radę. Ale okej, obiecałem wam powtórną potyczkę z tamtą ekipą z drugiej strony, ale spokojnie, do tego będę potrzebował jakiejś delikatnej pomocy. Widzicie, moja wiadomość znowu pozytywnie oceniona. Ale okej, żeby móc przyzywać innych graczy, to po pierwsze, to ja muszę pozbyć się bycia zombiakiem, bo jak widzicie, no nie jestem zbyt żywy. Ale jak to zrobić? No bardzo prosto, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, czy po prostu trzeba zjeść tą kukłę. Znaczy zjeść, no włożyć w klatę, przebijając żebra. Ale dobra, człowieczeństwo odzyskane. Czy jakieś znaki od razu się tutaj pojawią? Na ziemi może? Byłoby fajnie. Jakiś chociażby jeden. Nie. Wiadomości pełno. Ale dobra, to trudno. Będę musiał liczyć się z tym, że... albo... Ej, stop. Jest. No, że albo będę musiał policzyć się z nimi sam, albo jednak kogoś tam znajdę po drodze. Ale na szczęście tu jest jakiś jeden gracz wyrażający chęć pomocy. Dobra, może przyzwanie się uda, ale w każdym razie nie muszę tam stać i czekać. Mogę już sobie pójść tutaj i delikatnie duszyczek zarobić, zabijając sobie kościotrupa, to po pierwsze, a później zrzucając beczkę na dół. Hop! Pięknie! Ktoś to przeżył? Tak, ten jeden. Ale oprócz niego... A, i mumia jeszcze... O, zejdziesz tutaj? Oh shit. No dobra, to może przy okazji, bo nie pokazałem w poprzednim odcinku, pokażę misję mocy. Moje zakręcie ofensywne. Oj, kurde. Zgarnąłem niepotrzebnie ten strzał. No, dobra. Fajnie by było, aby mnie nie zabiła, bo tam są też moje duszyczki od razu. W tamtym miejscu, gdzie zginęliśmy poprzednio. Okej, no nie dostałem komunikatu, że przyzwanie jest nieudane, więc może zaraz się pojawi. Ej, gość do mnie macha. Dobra, no to ukłońmy, też pomachajmy lepiej. O, jest, przyzwany upiora. Świetnie. Zamachajmy. Siema! Nie no, witam. Chodź, zapraszam, gdzie ty jest? Spróbuj ze mną? Nie, spróbuj ze mną, tylko chodź, come on. Będę potrzebował twojej pomocy. Tam jest sporo plepsu, który nastręczył mi problemów ostatnio. Hop. O, i kolejny znak, dobra, też fajnie. Dwóch maksymalnie graczy na raz można przyzwać z tego, co się orientuje. Znak zniknął. Shit. Ej, czarodziej! Kurde, albo w sumie dobra. No to jak już czarujemy, to ty sobie czaruj, a ja go moim cudem potraktuję. No widzicie, jest mocarnie. Ale nie, chodź tutaj. Tu. Come on. Here. Zapraszam tu. Inaczej fajnie by było, jakbyśmy naprawdę trafili jeszcze jeden znak przyzwania. Ej, co mu się stało? Gdzie on jest? Ej! No gdzie ty tam poleciałeś? Zresztą nawet w sumie nie, no dobra, mogę do ciebie iść. Jakby co? Ej, no czemu nie chcesz mi... No patrzcie, jak co za menda, nie? Niby przyszedł pomóc, nie? Niby przyszedł pomóc, a poleciał sobie do przodu. A, dobra, to już kit. Już pokażę, co jest tutaj, zanim wejdziemy w tamto przejście. No tutaj o piesku zapomniał. Na szczęście ja nie zapomniałem. A, będziesz do niego czarował, tak? To sobie czaru ego mieczykiem potraktuję, klasycznie. Raz, dwa, i trzy, i cztery. Ej, jeszcze żyje. Żeby go zaraz nie zabił. Bo martwy to on mi, kurczę, na nic się nie zda. Znowu wiadomość pozytywnie oceniona. Nie, naprawdę opłaca się zostawiać wiadomości. Nie wiem, czy teraz było widać ten boost do życia, czy nie? To, że delikatnie wzrosło, delikatnie się uzupełniło. Aha, ten Estusa sobie wypił. Ej, ale jakim... Czemu to jest... Moment, tu nie było tej dziury wcześniej. A, ta beczka eksplodowała i zrobiła dziurę. Ej, świetnie, kolejne ognisko.
pierwszorzędnie, naprawdę. No, widzicie, pierwszy raz odpalam, żeby nie było później, że coś ściemniam. Czy próbuję nawet ściemniać. Ale okej, dobra, to później będę mógł sobie odpalać. Kim ty jesteś? The hell? Mamy, podpaliłeś mi to? Ej, dzięki. Dobra, pogadajmy. Tylko on stoi wybitnie w złym miejscu chyba. Nie powiem przy kowadle stać? No dokładnie. Ty naprawdę kroisz powietrze, nie? Ale nie, no kurde, no skrzynce niby siedzi. Ale moment, widzę ten multum skrzynek dookoła, nie wiem, czy któryś z nich mogę sobie otworzyć. Ogniu, drogi ogniu. Dobra, a ja bym otworzył tą. Na przykład. Ciężki bełt. No fajnie, czy jest żygi zbierać. Nie, nie, oczywiście nie. Chodzi o małe, powiedzmy, małe strzały, które umieszcza się w kuszy. Żelazna strzała, no okej, dobra. Tutaj co? Odłamek tytanitu. Ej, nawet 5 takich odmałków. Super, dobra. Tutaj. Duży odłamek tytanitu, okej, dobra, to na pewno coś ulepszymy sobie w najbliższym czasie. Ej, kolejny znak przyzwania. Nightmare Jumper. Ej, Freddy Krueger? Kurde, no znowu znak zniknął. Dobra, ty jesteś tutaj, no to... Come on. Chodź, zapraszam. Ale no, co tu? Serio? Ej, nie, faktycznie. Ej, nie, jak to zamknięte? Myślałem, że to właśnie będą... To będzie ten rodzaj drzwi, które się otwiera z tej strony, bo były z drugiej strony zamknięte. No dobra, nie, to nie. Trudno, on idzie za mną w ogóle? Został. Ej, ale stop, no przecież są te drzwi. I tutaj też zamknięte? No to po jaką? A dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ważne, że jest dziura w ścianie, tam 2 metry więcej muszę pokonać, ale się jestem w stanie dostać w dobre miejsce. Ale okej, no kurde, skoro on nie chce iść za mną, naprawdę nie chce, no to muszę iść sam i liczyć, że uda mi się wezwać po drodze jeszcze kogoś do pomocy. Co głosi ta wiadomość? Tutaj. Okej, dobra, powiedzmy, gdybym nie wiedział, to pewnie by była to przydatna rada. Dobra, ta wiadomość zniknęła. Niedobrze. To nigdy nie świadczy dobrze o moim łączu, a wiadomości znikają tuż przede mną. Okej, jest maziona kulka, weźmy ją. No i tym się zajmiemy w przejściu może. Tak od razu. Oj, albo nie. Może wyciągnijmy ich tu. Znowu. Wo-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Dobra, emisją mocy ich rozwalmy. Przynajmniej jednego. Szyt. I... O, i to jest lepszy znak przyzwania. Tak właściwie nie wiem dlaczego jest lepszy, ale przyzwane postacie wtedy mają taką poświatę. Taką samą jak kolor tego znaku. Więc wezwijmy. Przyzwać tego upiora? No, przyzwijmy. Podnieśmy rękawice szermierza. No okej, przyzywa... A to jest takie stuprocentowe, tak? Bo od razu by było, że przyzywanie, nie tam czy się udało, czy się nie udało, tylko po prostu od razu przyzywanie. Dobra, to się powinien pojawić zaraz. Okej, ale w takim wypadku to może go przywitajmy klasycznie w ten sposób. Ale nie, jeszcze się nie pojawił. No jak widzicie, 9382 dusze już bym mógł ulepszyć postać. Ej, choć w sumie. Czy na pewno? Weźmy w status. Od 8039 mogę już ulepszać, czyli faktycznie mógłbym, ale jeszcze poczekajmy z tej chwilę. Dobra, przyzwijmy jeszcze tego. Nie, nie mogę teraz dokonać tego przyzwania. Choć kurde, gościu bardzo rycersko wyglądał, na pewno byłby pomocny. No ale spoko, jeżeli tamten ma zostać przyzwany, no to na pewno zaraz się pojawi. No czemu idziesz tam, gdzie ja nie chcę, żebyśmy szli? Chcę, żebyśmy poszli tutaj. Dobra, jest Jigramur. Czy nie? Jigramund. Jeszcze lepiej. No, ci się pozamiatali sami, prawie. Nie, kurde! Moment nieuwagi starczył. I będziemy musieli to powtórzyć. Ja pierdzielę, nie? No ale okej, jeżeli miałbym się dopatrywać pozytywnych aspektów tego całego zajścia, no to nie straciłem dusz. Jeszcze.
Przynajmniej tamtych poprzednich. Teraz jak zginę, no to będzie mi troszeczkę przykro. 9 tysięcy w plecy. Będziesz chciał sturlać tą beczkę zapewne, nie? Czy nie jesteś taki przebiegły, panie mumio? Bo jesteś chyba głupi, bo się nawet nie odwróciłeś do mnie. No, na szczęście aż tak dużo mi to nie zabrało. No. Do piachu. Znaczy w sumie... Do sarkofagu wracaj, kurde, do piramidy swojej. Która oczywiście była wielkim sarkofagiem. Jeżeli ktoś kojarzy historię Egipcjan, ich obrzędów pochówku, czy tam pogrzebowych obrzędków. Coś tu znowu eksplodowało, mumia leży na ziemi, pewnie się przewróciła ze starości po prostu. Bandaże się zawinęły wokół nogi i potknęła się. Pewnie. Ale dobra. Tym razem musi się udać, nie ma opcji, że nie. Jakiś znowu znak przyzwania, no na to liczę. Albo w sumie moment. Powinienem bardziej liczyć na siebie, a nie na innych graczy, więc... Po prostu idziemy i ich wykroimy. Albo może zacznijmy w ten sposób. O kurde. Więcej. I z różnych stron. Dobra, jeden do domu. Po jednym cięciu i będę wymierzał, dosłownie po jednym. Bo jedno już wprowadza w ich postawie zamęt. Bo w dalszym ciągu mam pierścień, który powoduje, że oni się chwieją po moich uderzeniach. Częściej niż zazwyczaj. Powinni. Oh shit! Inaczej dużo blokowania przede wszystkim. Dobra, atak z wyskoku. Jest dobrze. Zostało tylko dwóch. Później będę mógł się uleczyć. Dobra, został tylko jeden. Na! Dobra, no to może, żeby nie marnować Estusa, to weźmy regenerację. No regeneracja, jak sama nazwa wskazuje, delikatnie, powoli, ale z czasem uzupełnia mój pasek zdrowia. No, postać się regeneruje, no kurde, w dwóch słowach, po prostu. Nazwa nie jest myląca, oh shit. Nie lubię tak dawać się zapędzać w kozi róg, ale... Tamci się chyba na beczce zatrzymali, więc spokojnie. Teraz powinno być prościej o wiele. No, a nie mówiłem? Ale okej, 13 tysięcy. No i coś tam czuję, że tam jest boss, bo takowego jeszcze nie było w zaginionej twierdzy. No dobra, może też posprawdzać tutaj. Bo tutaj w sumie był jakiś przedmiot, jak ostatnio tutaj sprawdzałem. Może jakiś pominąłem? No nie, tutaj póki co nie, tutaj też nie. Przecież nie wszystkie z tej drzwi da się otworzyć. No ale okej, idę tam zobaczyć, może jakiś znak przyzwania będzie, bo coś mi się wydaje, naprawdę, że tam będzie boss. A 13 tysięcy, no już w sumie powinienem się teraz tak właściwie cofać. Cofać do ogniska, znaczy do Majuli tak właściwie, żeby później móc się ulepszyć, ale kurde, ja wiem już czemu nie ma żadnego znacznika przyzwania, bo ja jakbym zapomniał, i to właśnie zapomniałem, jestem znowu zombiakiem. Kurde. No dobra, trzeba kolejną kukłę zjeść. Wmontować ją w tors. Człowieczeństwo odzyskane. Humanity recovered. O kurde, no tutaj daliście znaczki, tutaj, serio. Nie można było tutaj niżej, tam nie wskoczę. Ej, a może jakoś tutaj da się obejść. Nie, ale w sumie dobra, to może przed samym zamglonym przejściem jakiś znaczek się jeszcze trafi. No powinienem liczyć na siebie i na swoje umiejętności tylko i wyłącznie, ale kiedy mogę się poratować pomocą kogoś, no to czemu nie? Jak? Madokun? Dobrze, rozczytałem. Chyba tylko sekundka. Oko mnie mogło zmylić. No, i tutaj, tu w pierdlu, ktoś postawił sobie znak. Pątniczka... Belkler? Ej, nie. Pątniczka to na pewno nie jest żaden upiór, to jest autentyczna postać, ale ja jej jeszcze nie spotkałem nawet. No dobra, przyzwijmy. Pewnie to jest jej szkielet. No jak widzicie, od razu pątniczka jest, czyli to znaczy tyle, że to nie jest żaden gracz. Nie. W żadnym wypadku. Mogę pomachać, ukłonić się, ale na nic takiego z jej strony nie mogę liczyć. No Belkler to nie jest przypadkiem ta postać,
którą spotkałem przy stanie niczyjej. Pewnie, że nie. No ale okej, fajnie, że ją można przyzwać. I Madokun też jest. Dobra, no to przywitajmy się kulturalnie moim nowym ukłonem pojedynkowym. Siema, witam, cześć. No ten ma tylko zwykły. Trudno. Ale dobra, chodźmy zawalczyć. Tu, chodź, zapraszam. Wszyscy gotowi? Are you ready? Dobra, już sobie regenerację zapuszczę wcześniej. Później może nie być na to czasu. No i okej. Co tam mnie czeka? Jak to trzech? No! Ale dobra, cicho, póki co jest jeden. Trzech po kolei jestem w stanie, ale trzech na raz już by było gorzej, ja bym miał z trzema na raz walczyć. Dobra, ale tak w trójkę gangbang na jednym, no to powinniśmy dać sobie radę. Proszę bardzo, jeden już poszedł, no to teraz zapraszam drugiego, gdzie jest drugi? Halo? Tak, moment, gdzie ona strzela? Tu jest! Oh shit, dobra, no to zejdźmy. Oj, chyba to był błąd. I kolejny! Lock on! Fuksik. Dobra, może emisja mocy coś im zrobi? Kurde, niewiele. Co to za piruety? To nie balet, cholera. Nie, ale całkiem sporo nawet zabiera. Moja emisja mocy. Opłacało się inwestować w wiarę. Oh shit, pito. Szybko. Ej, no pomóżcie troszeczkę. Bardziej. No bo ja mogę na dystans coś tam zawalczyć. Przynajmniej spróbować. I w sumie nawet te próby są dobre, można by powiedzieć nawet. Chyba jeden cios. Trochę uników. Dobra, no bo nawet nie, wypijmy już zawczasu, bo będzie atakował poważnie, no właśnie. Raz, dwa. Kurczę, czemu ten mocniejszy? To słabszego bym wyciął z chęcią najpierw. Tego już z większym uszczerbkiem na zdrowie, ale nie, chyba zrobili to za mnie! Tak, dobra, tamtego położył. Spoko. Teraz tylko nie spuszczać tego z oczu. Spokojnie, blokuje. Nic mi się nie stanie. Raz, dwa, trzy. Oj, za dużo, chyba chciałem. Dobra, i emisją mocy może go dobiję teraz. No, w gronie zawsze łatwiej się wygrywa. To jest. Victory achieved. Dusza strażnika ruin. A czemu tylko jedna, jak ich było trzech? No chyba, że to był jeden koleś w trzech postaciach. Coś jak w naszej polskiej wierze katolickiej. Trzy osoby boskie i te sprawy. Dziękuję bardzo tobie. Ukłon. A, chyba już nie zdążył go zobaczyć, niestety. Ale jak widzicie, 40 tysięcy dusz na moim koncie, więc... momentalnie jakieś ognisko by się przydało. No chyba nie tutaj. Tu jest jakaś wiadomość. Przed tą iluzoryczna ściana. Serio? Nie. Chyba, że mówisz o tej. Też nie. A może ta? Nie. A może ta? Nie. A ta ma taki delikatnie inny kolor. Nie. Nie. Ale moment, a tam ma to niby jakieś wejście. Też nie. Teraz będę chodził jak kretyn i sprawdzał każdą. Tylko dlatego, że przeczytałem informację zostawioną przez kogoś, która była raz dobrze oceniona. Nie. Tu też nie. I tu też nie. Może tu. Też nie. No bez kitu. Nie, aby może było ocenić ujemnie, to bym to zrobił. Nie, ale w sumie, tak szczerze, to wygląda, jakby coś tam naprawdę miało się chować. Ale dobra, żeby nie zacierać, użyję przedmiotu, który już na stałe mam w swoim ekwipunku podręcznym, czyli kość wiodąca do domu, do najbliższego ogniska. Żeby na pewno nie stracić po drodze. No sorry, 40 tysięcy? Never. Nie ma takiej możliwości. Oj, nie. Po prostu nie. Kiedyś straciłem 12 tysięcy i prawie rzuciłem padem, a teraz pady mają to do siebie, że są bezprzewodowe, więc jakbym nim rzucił, to później bym go szukał pewnie. Tak na pewno by poleciał tak daleko jak księga Hubble.
Ale okej, dobra, jesteśmy tu, więc do Majuli. Ulepszmy postać od razu. Moment, stop. Zmieniłeś miejscówkę na właściwą wreszcie? Tak, no, już teraz tłuczesz w kowadło. Ej, chodziło pewnie o to, że nowy żar, że trzeba tobie odpalić pochodnie, tak? Nie no, musi przynieść nowy żar. Ogniu, ogniu drogi. I poza tym... nic. Ha. No dobra, ale... aha, jeszcze można otworzyć skrzynkę, na której on siedział. Co tam się kryje? Coś wartościowego? Młot rzemieślnika i mgoczący tytanit. No już dostałem od mojego kowala młotek. Ale nie młot rzemieślnika. No proszę bardzo, jest kowalski rzemieślniczy. Troszeczkę lepszy. W sumie mógłbym się nawet nim posługiwać. Dobra, jak tam z moim turlaniem teraz? Hardkorowo ciężko. Aha, taki wygląda zwyczajnie, szczerze. No pewnie mocne obrażenia zadaje, ale nie. Mimo wszystko nie. Dobra, a ten skoro nie chce mi nic ulepszyć. No to mogę otworzyć. No dalej zamknięte, tak to się wchodzi. Zapewne trzeba użyć klucza, tylko dalej go nie mam. Ej nie, serio? Zaraz zobaczę, która z moich wiadomości naprawdę cieszy się takim powodzeniem. Nie, nie chcę pisać. Napisane. Aha, przed tobą ślepy zaułek zaginionej twierdzy, czyli ludzie doceniają kuriozalność, tak jak mówiłem. Ale dobra, Majula, ulepszyć postać. Jak cholera ją ulepszymy? Tak mocno jak tylko się da. No, ale wiecie, w co będziemy inwestować teraz? Co będziemy rozwijać? Wiarę! Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mam bardzo fajne zaklęcie, coś nie wiem, bardzo fajny cud ofensywny, którego jeszcze nie mogę używać, bo nie mam odpowiedniego poziomu wiary w swojej postaci. Więc ile będę mógł, tyle tam podniosę. Znaczy nie no, może nie tyle, ile będę mógł, bo na pewno mogę ile? Raz, dwa, trzy, cztery poziomy aż mogę. No to nie, na pewno mi witalność. Do 24 powiedzmy i jeszcze gdzieś. Siła, zręczność, kurde. Może jedną witalność? Siły witalne? No dobra, tak zróbmy. Okej, niech tak będzie. Będę bardzo mocarnym paladynem. Okej. Dobra, no to jeszcze wam pokażę. Ten ofensywny cud, o którym wspominałem. Znaczy, ja go znam już z Dark Souls, do tego bardzo mi na nim zależało. Dostrojmy, na widzisz, sporo tego mam. Po prostu nakupowałem na zapas. Część znaleziona po przeciwnika, na przykład tamta ognista kula na samym końcu. No ale okej, co ja mogę... Wyjątek z wielkiego leczenia, tylko jedno użycie, tego się pozbądźmy. I weźmy włócznie z błyskawic. Ale do tego jeszcze wrzućmy regenerację, ale to trzeba w dobrej kolejności ustawić. Czyli włócznia koło cudu ofensywnego i tutaj leczenie średnie i... Moment, regeneracja, czy... 25 potrzebujesz, by używać olśniewającego światła. Czyli to naprawdę regeneracja, ale troszeczkę lepsza. Ile ma użyć? Dwa? Kurde. A ile miejsc używa? Chyba też dwa. No ale okej, ustawmy regenerację. Jeszcze wam pokażę tylko, jak wygląda włócznia błyskawic i w tym momencie skończymy odcinek. Aha! Dokładnie, można się w Zeusa zabawić. Ale dobra, kochani. To ja kończę w tym momencie, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku serii. Pozdro, cześć, hej!